10. edycja Brave Festiwalu, Święte Ciało, w tym roku 4 lipca we Wrocławiu. Spotykamy się na otwarciu części filmowej. Przez cały kolejny tydzień będziemy mieli okazję oglądać prawie 30 filmów z całego świata, podzielonych na 3 cykle tematyczne: Brave Focus, Brave Context oraz Brave People Dog. Dzisiejsze otwarcie fantastyczne, bo będzie zespół Divana z Rajasthanu, z pustyni Thar, grający do filmu, do obrazu z 1925 roku Światło Azji, czyli życie historycznego Buddy Shakyamuniego. Zespół Divana. Muzyka, którą muzycy będą grali, proszę Państwa, i tutaj rarytas dla nas wszystkich, jest dokładnie tą samą muzyką, którą wykonywano w 1925 roku. Nic się nie zmieniło. Jeżeli jest scena wesela Buddy, usłyszycie Państwo muzykę weselną z tego samego okresu, którą grali wówczas tamci muzycy. So now we are came here. We are very happy in this festival. There's this kind of festival. So we have to sing and play today our subject, sing and play for the God. So today we are performing with film. This is our oral tradition. Father to son, mother to daughter. This art have to going like this. We don't have any schools. We don't have any books. Whatever we sing and playing, that everything from our families, they give us from heart and from oral tradition. Film Światło Azji to film z 1925 roku, produkcja kina niemego. Film bardzo wystawny, zrealizowany przy pomocy Maharadży Jaipuru w naturalnej scenerii z udziałem członków królewskiej rodziny. Film, który po pewnym czasie popadł w zapomnienie, niedawno został odnaleziony w archiwach BBC, odrestaurowany i po raz pierwszy będzie pokazywany u nas w Polsce. Zapraszam wszystkich na Brave Festival 2014. Fantastyczne spektakle, warsztaty, filmy, rozmowy z artystami. 11 lipca Brave Kids, czyli wielki finał na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. 120 dzieci, 17 krajów. Fantastyczne widowisko udowadniające nam, że można się spotkać ponad podziałami, że można ponad uprzedzeniami, ponad kolorem skóry, ponad brakiem znajomości wspólnego języka, można się spotkać. 11 lipca otwieramy część performatywną. 4 lipca część filmowa przez tydzień, 28 fantastycznych dokumentalnych obrazów z całego świata.